Witamy tutaj ze stadionu przy ulicy Bokowej. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z prezesem GKS-u Katowice, Wojciechem Cyganem. Wojtek, powiedz, no jesteś prezesem od niedawna, wcześniej pełniłeś tutaj już w tym klubie kilka funkcji. Czy fakt, że teraz piastujesz to najważniejsze stanowisko, jest dla ciebie jakąś różnicą, więcej odpowiedzialności? Czyli odpowiedzialności więcej, nobilitacja też większa, bo to jednak mimo wszystko zawsze ta głowa klubu. Faktycznie odpowiedzialność duża, bo GKS jest klubem i to o tym wszyscy wiemy, dość specyficznym, jeżeli chodzi o zaszłość i o kwestie nawet organizacyjno-finansowe, o to, w jakiej sytuacji klub zastaliśmy, czy w chwili obecnej w jakiej sytuacji klub jest. Natomiast na pewno jest to duże wyzwanie i duża przyjemność. Powiedz, jak traktujesz tą swoją prezesurę? Czy w przypadku, gdyby gdzieś tam kiedyś w przyszłości pojawiła się atrakcyjna oferta zawodowa dla ciebie, niezwiązana z GKS-em, rozważałbyś rezygnację, czy jednak ten GKS to jest spełnienie jakichś marzeń? Znaczy, to jest na pewno spełnienie marzeń. Marzeń takich chyba chłopięcy, nawet może mniej GKS. Ja też nie ukrywam, z Katowic nie pochodzę i od GKS-u, z GKS-em związany jestem dopiero od kilkunastu lat. Natomiast ja mam to szczęście, że mój zawód powoduje, że nie ma takiej propozycji, która byłaby w chwili obecnej nad GKS. Kancelaria adwokacka, to gdzieś tam udaje mi się ją pogodzić, wydaje mi się, że mi się udaje ją pogodzić z GKS-em. To jest to, co jest jakby najwyższym pułapem, który chcę osiągnąć, jeżeli chodzi o tą ścieżkę zawodową, a GKS to jest wyzwanie. Powiedz, jesteś już w tym GKS-ie od, no powiedzmy, kilku lat, tak to nazwijmy. Czy możesz na dzień dzisiejszy powiedzieć, że ten klub jest, jak to się ładnie mówi, w miarę poukładany? Wydaje mi się, że w chwili obecnej, żebyśmy powiedzieli, że on już jest poukładany, byłoby to chyba trochę na wyrost. On jest w takiej fazie, kiedy pewne te klocki się układają. Pewne działy, pewne fragmenty są moim zdaniem już ułożone. Może brakuje takiej wisienki na torcie. Natomiast w pewnych obszarach ten klub jeszcze znajduje się w takiej fazie mocnych przeobrażeń. Ta faza, myślę, jeszcze chwilę potrwa. Ale ja widzę, szczerze powiedziawszy, widzę na horyzoncie już ten klub poukładany, stabilny i dobrze grający na boisku, bo to też jest jakiś tam, wydaje się, ważny element. My tutaj mieliśmy takiego, że tak powiem, przez kilka lat też złego ducha w osobie jednego pana, jednego działacza. Czy już na dzień dzisiejszy możemy być spokojni, że z tym panem, z tym człowiekiem GKS nic nie ma i nie będzie miał wspólnego? Czy jeszcze jakieś tam ryzyko istnieje? Ja nie chciałbym mówić o złym duchu, bo to nie jest moja ocena, natomiast faktem jest, sytuacja jest taka, że w chwili obecnej przedstawiciele tego akcjonariusza nie są w żadnych organach spółki. Gdzieś osoby, firma czy spółki powiązane z tym akcjonariuszem pakiet akcji Kieksy posiadają. Natomiast mojej ocenie, na ile moja wiedza prawna pozwala to ocenić i na ile moja wiedza faktyczna o stanie GKS-u pozwala to ocenić, niebezpieczeństwa nie widzę, że nagle tu się coś załamie, wydarzy. Miasto jest partnerem GKS-u w chwili obecnej, kluczowym, najważniejszym. O tej pomocy można by naprawdę wiele opowiadać. Bez tej pomocy GKS nie wyglądałby na pewno tak jak w chwili obecnej. A powiedz, jak wygląda sytuacja finansowa w tym momencie klubu? Czy jest to ciągle jakieś zaciskanie pasa? Czy jest szansa na to, żeby było lepiej? Czy też klub jest na dzień dzisiejszy mocno zadłużony? Klub pozostaje zadłużony, to nie jest jakaś wielka tajemnica, bo to też widać choćby w naszych raportach sprawozdania finansowych. Jest zadłużony, z tych zadłużeń, co też w tych raportach widać, powoli wychodzimy. To może nie jest jakieś bardzo szybkie tempo, ale jest to tempo systematyczne i chcemy to tempo utrzymać, może nawet zwiększyć. No, też jest, wydaje się, rzeczą oczywistą, że w sytuacji, gdy teraz partnerem spółki jest tylko i wyłącznie miasto i jakby gwarancją jest miasto, to też partnerzy zewnętrzni spółki w postaci sponsorów, reklamodawców, Łatwiej rozmawiać z nami, no łatwiej nam rozmawiać z tymi ludźmi. Wydaje mi się, że tylko takie połączenie wszystkich naczyń, sponsorów, miasta, nas tutaj w klubie, spowoduje, że jesteśmy w stanie przyspieszyć to tempo i tą spłatę rzeczywiście realnie zakończyć. Natomiast mówię, na chwilę obecną, i to zawsze będę podkreślał, na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, byśmy powiedzieli, że już jesteśmy klubem w pełni stabilnym, w pełni poukładanym. Jest jakiś etap i te etapy będziemy stopniowo układać. W ostatnim czasie no, takim dużym ratunkiem były pieniądze z miasta, kilka transz, które wpłynęło do klubu w ostatnich półroczach, może tak to nazwijmy. Czy prowadzicie rozmowy z miastem na temat kolejnych takich, jak to kibice mówią często, kroplówek?
Miasto, to też nie jest wielką tajemnicą. Tajemnicą miasto w budżecie zapisało pewne środki. Te środki zostały jeszcze przekazane w pełni do spółki. Jeżeli chodzi o jakby politykę finansową miasta w stosunku do spółki, my na ten temat odbyliśmy kilka spotkań i my wiemy, jakie jest zapatrywanie miasta na sytuację i kondycję finansową GKS-u. Natomiast na pewno nie jest tak, że będziemy tutaj, nawet korzystając z tej uprzejmości waszej, na pewno nie będziemy tego komunikować w ten sposób. To jest kwestia rozmów bardzo też specyficznych, takiego powolnego przekonywania miasta, partnerów naszych też zewnętrznych, że GKS jest warty tego zainwestowania, tej pomocy, warty tego, żeby budować fajny klub. Jest, macie pewnie jakiś taki długofalowy plan, też plan spłacania tych zadłużeń, czy możesz tak powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, kiedy GKS mógłby wyjść na czysto? To jest ciężko wyliczyć, bo jak mówię, pewne niewiadome są cały czas, natomiast wydaje mi się, że ten sezon, mimo że to będzie sezon jubileuszowy i mam nadzieję fajnie obchodzone to 50-lecie, ale wydaje mi się, że ten sezon będzie jeszcze takim sezonem trochę przeobrażeń, trochę spłaty finansowej, natomiast mam nadzieję, że na to 50-lecie na koniec to nasze saldo zadłużenia będzie naprawdę już w takich granicach przyzwoitości. Wtedy z uśmiechem będziemy mogli patrzeć na, no może z uśmiechem nie, ale z uśmieszkiem patrzeć na wpływające do klubu różne pisma, różne tam próby dochodzenia swoich roszczeń. My, jak mówię, tutaj w klubie też przyjęliśmy taką politykę, my nie unikamy jakichś kontaktów. Wszyscy wiedzą, że w klubie codziennie jesteśmy, nie ma takich tematów, że gdzieś nie odpowiadamy, chowamy się. Chcemy to spłacać, ale musimy też patrzeć na to, żeby klub funkcjonował na bieżąco. Jak klub będzie funkcjonował na bieżąco, to te pozostałe środki spokojnie na spłatę zadłużenia. Taka polityka jest i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Patrząc tutaj na obiekt, na którym jesteśmy i rozmawiając o mieście, nasuwa się kolejne pytanie. Powiedz, jak wyglądają te wasze kontakty z miastem właśnie w kwestii stadionu, bo wiemy, że kibice także udają się często do Urzędu Miasta na rozmowy. Też o tym słyszałem. Jak to wygląda ze strony klubu? Też o tym słyszałem. Temat stadionu jest tematem, który jest poruszany i to w rozmowach z władzami Katowic, w rozmowach z różnymi miejskimi urzędnikami. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, wiadomo, że dla dobra GKS-u, dla dobra kibiców i w ogóle wydaje mi się, że dla dobra społeczności miasta Katowice ten stadion byłby na pewno ważnym elementem. Natomiast ja też jestem w stanie zrozumieć to, że miasto, widząc potrzebę w chwili obecnej odbudowywania klubu, że to jest to najbardziej paląca potrzeba i to, co jest chyba najbardziej istotne w chwili obecnej, żeby pomóc finansowo klubowi. Oczywiście wszyscy wiemy, że stolica województwa to jest miejsce, gdzie obiekty sportowe powinny powstawać. One powstają, czekamy, nie ukrywam, na stadion. Dzisiaj byłem w Łaziskach Górnych, oglądałem obiekty Polonii Łaziska, tam panowie nas oprowadzali. Przyznam szczerze, byłem pod wrażeniem. Nawet nie tyle chodzi o sam stadion, co o całą tą dodatkową infrastrukturę, która tam powstała, hale. Naprawdę mają się czym chwalić. Wydaje się, że w Katowicach te obiekty gdzieś powstają. Kolejarz, remont Rapidu, to wszystko gdzieś tam się odbywa. Wszyscy mamy tę nadzieję, że gdzieś w tych planach też GKS nie na tym najodleglejszym miejscu jest. Rozmawiamy teraz o klubie jako o spółce, jako o firmie, która tutaj ma na Bukowej siedzibę. Powiedz, piłkarzami zajmiemy się później, natomiast jeżeli chodzi o pracowników klubu, czy jesteś zadowolony z liczby pracowników, nazwijmy to administracyjnych? Czy jest ona wysoka? Powiedz, ile osób pracuje w klubie teraz, tak mniej więcej, jeżeli wiesz. Znaczy, jeżeli chodzi o tę administrację stricte, to wydaje mi się, że przekraczamy liczbę 10, ale nie przekraczamy liczby 20. Myślę, że tak wydaje, że kilkanaście osób na pewno trzeba by to zliczyć. To, co udało się zrobić choćby w dziale marketingu, gdzie tam faktycznie jest to chyba najbardziej rozbudowany w chwili obecnej dział, ale wydaje mi się, taka jest moja ocena, że ten dział spełnia. Nie chcę ich za bardzo chwalić, bo jak raz się pojawił artykuł na Weszło, to przez dwa dni zwariowali i tam szampan otwierali. Ale jak już tak chwalimy, to wydaje mi się, że te osoby i ten skład tego działu i jakby osoba Marcina Janickiego fajnie to wszystko poukładała i to nie jest na pewno obciążenie dla klubu takie, żebyśmy w chwili obecnej musieli podejmować jakieś decyzje odnośnie cięć, kosztów czy podobnych działań. Jest tam, mówię, w administracji kilkanaście osób, jestem pewien, że to jest ten poziom, który chyba docelowo powinien być.
o marketingu Marcinie Jędzickim jeszcze sobie później porozmawiamy. Natomiast powiedz, jeżeli chodzi o kwestię też zarządu GKS-u Katowice. Czy... To jest mniejszy osobowo w gremium. Zdecydowanie. Natomiast czy myślisz o tym, czy są takie plany, żeby jednak to gremium troszeczkę rozszerzyć, czy na razie taki status quo utrzymamy? To jest decyzja, która jakby należy do Rady Nadzorczej. Nie ukrywam, że Rada Nadzorcza, czy przedstawiciele Rady Nadzorczej ze mną na ten temat rozmawiali. Docelowo wydaje mi się, że układ jednoosobowego zarządu nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że jednak to ta osoba, która mogłaby pomóc w takim bieżącym zarządzaniu, to byłoby na pewno odczuwalna pomoc i myślę, że Rada Nadzorcza też o tym wie, ja te swoje uwagi przekazałem. Natomiast decyzją Rady jest to, czy ta osoba pojawi się za tydzień, za miesiąc, za pół roku, czy w ogóle. Zarząd dwuosobowy w chwili obecnej przy tym poziomie zatrudnienia, jeżeli chodzi o samą spółkę, jeżeli chodzi o miejsce GKS-u, to jest taki idealny układ. Dwie osoby w zarządzie, bo zawsze jest tak, że może być tak, że jedna osoba gdzieś wyjedzie, a ktoś musi tę decyzję podjąć. Wspomniałeś o Marcinie Janickim wcześniej. Na ile właśnie to jest jego zasługa, że ten marketing tak tutaj funkcjonuje, rozwinął się i nawet weszło, o tym pisze? A na ile właśnie tych pracowników, którzy tę pracę tam po prostu wykonują? Z moich obserwacji wynika i te obserwacje codzienności takiej gigsiarskiej, te obserwacje zmierzają ku temu, że to jest głównie zasługa Marcina. Głównie tą zasługą jest to, że on fantastycznie dobrał tych swoich współpracowników. Ja nie umniejszam roli Olgi, nie wiem, Karola czy Stęgi. Absolutnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia Marcina, który fajnie to poukładał i ja zawsze będę Marcinowi wdzięczny, że przyjął tę propozycję. Rozmawialiśmy o tym pod koniec zeszłego roku. Na początku tak wstępnie poznawaliśmy się, ja wcześniej Marcina nie znałem. W chwili obecnej wydaje mi się, że dzięki GKS-owi zyskałem kolegę. A powiedz, bo na początku też on miał pracować tu przez jakiś czas, przez jakiś okres. Do końca sezonu. A jak to teraz wygląda? No do końca sezonu, ale już następnego. Następnego, czyli przedłużył umowę. Tak, tak, kolejny, no to jest wszystko jakby załatwione. Kolejny rok. Klub Biznesu jest to jedna z inicjatyw, które tutaj powstały. Poszerza się chyba stale to grono tych partnerów. Myślicie nad jakimiś akcjami takimi, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć te firmy, które są drobnymi, ale jednak sponsorami GKS-u? Tak, tu Marcin ma kilka fajnych pomysłów. My na pewno chcielibyśmy w perspektywie niedługie, nieodległe zorganizować takie spotkanie, gdzie będą przedstawiciele klubu biznesu, gdzie być może pojawią się też przedstawiciele władz Katowic, gdzie opowiemy sobie o tym, co się udało dokonać, jakie są możliwości. Ja mam wielką nadzieję, że to spotkanie już będzie w tej sytuacji, kiedy odbiega się będzie głośno także z powodów sportowych. Że to też jakby przyciągnie tych ludzi i powiedzą fajnie przyjść na spotkanie klubu biznesu GKS-u Katowice, bo o tym GKS-ie fajnie ostatnio piszą. Mówią, że to jest fajna drużyna, fajny klub i to jest w końcu Katowice, to jest duże miasto, to przy całym szacunku dla mniejszych ośrodków, ale jednak Katowice to coś znaczy.